dobrze! No to co? Zaczynamy! Na dobie kuńcza! Proszę! Dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry, dziecko, co ci się stało? Skaleczyłam się, nie aż tak bardzo, ale może lepiej, żeby ktoś to obejrzał. Ojej, siadaj, dziecko, pokażę. Oczywiście, że trzeba każdą ranę opatrzeć. O matko. Tak, to trzeba koniecznie dobrze opatrzyć. A dobrze się czujesz? To jest zwykłe skaleczenie, spokojnie. Nie, dziecko, to mogą być zarazki, jakieś zakażenie. Oby nie. Dziecko, spokojnie, to trzeba porządnie zdezynfekować. Ale spokojnie, jesteś w dobrych rękach. A, jeszcze jeden może. Albo w ogóle poleję ci tą ranę całkiem tu. Jeszcze jednym preparatem. Ostrożności nigdy za dużo, wiesz? Ja lepiej wolę użyć więcej niż za mało. Chyba już wystarczy, już bardzo dużo. O dziecko, nic tego. Się nie przejmuj, będzie dobrze. Jeszcze tak 14 razy i będzie okej. Co? Czy pani trochę nie przesadza? Oj dziecko, przecież ja tutaj jestem higienistką, wiem wszystko, co robić, jak robić, ile psikać, także spokojnie, jesteś w bardzo dobrych rękach. Jej, już cała ręka mi tym nasiąkła. Jeszcze opatrunek. Tak, porządny opatrunek to musi być, żebyś nie zabrudziła tej rany. I jeszcze popsikamy, wiesz? Serio? Wszystko będzie dobrze, jak to mówią, do wesela się zagoi. Ale nie aż tak mocno, może trochę za duży ten opatrunek. Nie, 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 jeszcze jeden bandaż muszę zużyć, to jest za mały. A jeszcze tutaj dużo tego jest. Dodatkowe zabezpieczenie na ranę. Mogę już iść. Nie, kochanie, nie, jeszcze wiesz co, na wszelki wypadek, to ja ci taki zrobię, wiesz, tutaj tak. Tak, i teraz wiesz, tak. Okej, wydaje mi się, dziecko, nie ruszaj tak tą rączką, ja ci tak ją, widzisz, tu usztywniłam. O, tak, tak. Okej, okay. Wydaje mi się, że jest super, mogę iść na lekcję. Ale dziecko, absolutnie. Chodź, pomogę ci. Na pewno się dobrze czujesz? Tak, na pewno. O, a nie, najpierw muszę tutaj, wiesz, taką jednorazową. Weź się na tym, poczekaj, położysz się tu. Ja cię absolutnie nie puszczę na lekcję. Może ci się słabo zrobić, albo coś, przewrócisz się. I co wtedy będzie? To jest przegięcie. Takie coś. Na no taką małą rękę. Gotowe. Chodź. Połóż sobie główkę, nóżki, śmiało. Tak, o widzisz, tu mamy takie fajne maskotki, lamurożce. Będą ci towarzyszyć. Widzisz, jakbyś chciała sobie zakupić. To jest świetna promocja teraz, wiesz? Ale fajne. Tak, wejdź na stronę sobie, wejdź lamurożce.com. O, to super, jaka to promocja? A powiem ci, super ta promocja. Jeżeli kupisz sobie jednego lamorożca, to za drugiego płacisz tylko połowę ceny. No, za wyjątkiem Jarisy, bo ona jest wyjątkowa. O, to super, to od razu jak wrócę, to zamówię sobie dwa lamorożce. Dobrze, fajnie. Ty sobie tutaj spokojnie leż, dziecko, dobrze? Może jeszcze tak z dwie lekcje nawet. No, nie ma się co spieszyć. Szkoła nie zając, nie ucieknie, nie bój się. Ta higienistka jest zdecydowanie nadopiekuńcza, ale w sumie to dobrze, bo nie będzie miała dwóch lekcjach, jest. Dobrze, to jeszcze zmierzymy ciśnienie, zbadamy tętno i wszystko dokładnie zanotujemy. A few moments later. A czy ja mogłabym na chwilę wyjść, bo muszę iść do łazienki? O, absolutnie nie, przez dwie godziny musisz leżeć, ale spokojnie, poradzimy sobie z tym, spokojnie. Co? Jak sobie poradzimy? O co chodzi? Kochana, mój gabinet jest przygotowany na każdą okoliczność. Proszę, skorzystamy z baseniku. Nie, nie, nie chcę mi się siku. Nie, nie chcę mi się. Odechciało mi się. No dobrze, skoro nie, to nie. Sobie schowam dla innego pacjenta. No to nie. Tu jeszcze mamy dla chłopców kaczuszkę też. Nie, to już jest przegięcie. Ja stąd uciekam. Wszystko. Okej. Okay. Gdzie moja pacjentka? Halo? Halo, halo! O, nie ma. O, następny pacjent. Chodź, kochaniu, chodź, boli cię główka. Tak. O, zaraz tu się tobą zaopiekuję. Tyran.
Co jest? Przepraszam, mogę? Jak musisz. No bo skaleczyłam się. Serio teraz? Akurat jak oglądam swój serial. No chodź. No pokaż to, co to tu masz. Ła! Co? Takie coś? Chodź, siadaj. Tu siadaj, dziecko. Oj, wycia majdy. Dawaj tą rękę. A nie trzeba tego czasem zdezynfekować? Dziecko, szkoda czasu na dezynfekcję. Ja ci dam zastrzyk. To cię nic nie chyci, dziecko. Zastrzyk? Tak, zastrzyk. Na wszystko. Końska dawka, tylko igłę muszę znaleźć, bo tu musi być odpowiednio wielka. Co to za strzykawa? Spadam stąd, nie! A i wracam do serialu. A szkoda, bo miałam ochotę dać zastrzyk. Taki potężny. No ale oglądamy dalej serialik. Świetne oferty na ten Black Friday. Kiecki fajne. Co tam znowu? Przez te fajtłapy to ja znowu oferty przegapię najfajniejsze. Co jest? Dzień dobry, bo jest taka sprawa. Strasznie spędzi mi głowa. Pewnie żyjątka zagościły na twojej głowie. Jakie żyjątka? O co chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. Siadaj tu. Pewnie w szawicę załapałaś. Co? Przy? Tylko nie to. W życiu nie. Jakieś żyjątka na mojej głowie. Siedzi, nie panikuj. Nie ty pierwsza i nie ostatnia. Zaraz tu sprawdzę. Tak tylko domyślam się na razie. O, co? O! No i co teraz? No weź te ręce, dziecko. No, ale co teraz? No ja nie chcę mieć tych przy na głowie. Nieźle ci się tu zagościły. O, proszę pani, no. No nic. Na to mam najlepszy sposób, sprawdzony od dziadka, pradziadka i w ogóle. W jaki sposób? Chcę, żeby się ich szybko pozbyć. A taki. A co pani zamierza zrobić? No muszę pozbyć się problemu. Odciąć trzeba włosy na króciutko albo najlepiej na łyso. Nie, pani jest jakąś tyranką. To są jakieś w ogóle przestarzałe metody. Ja sobie sama z tym poradzę. Do widzenia. Ale chodź, dziecko, praca! Dzień dobry. O, ty też się drapiesz? Na to jest tylko jeden sposób. Praca, dziecko! Nie zara. Cześć, jest pani higieniska? Tak, tak jest, tylko powiedziała, że potrzebuje chwili i zaraz mnie poprosi. A, spoko, a długo będziesz? Nie, na pewno szybko, tylko tutaj takie małe skaleczenie, patrz. To będzie minutka. Chodź proszę, chodź. Okej. Okay. Proszę, co się stało? To jest takie skaleczenie. Pokaż to skaleczenie. Skaleczenie. Co się stało? Będzie mój nos, uderzyła mnie pani w nos. Chodź, chodź dziecko, chodź. Ojejku, przepraszam. Ręka, nos, stopa. Jestem gorzej poobijana niż jak przyszłam. No przepraszam ci dziecko, na stopę też ci zrobię opatrunek. Chodź, pomogę ci. Jaka śliska ta podłoga, przepraszam. Co się dzieje? Przepraszam. Czy coś cię boli? Kolano. Boże, kolano. Też zrobię opatrunek na kolano. Może już się nie ruszaj, ja już biegnę. Właśnie nie mogę się ruszać. To mi nigdy nic nie wychodzi. Co ja zrobiłam temu dziecku? Już ci pomogę, nie bój się. Jak mam się nie bać? Mega się boję. A few moments later. Jak? Pomóc ci? Nie, nie, ja już chcę iść po prostu do domu. Oj, idę otworzyć te drzwi. Nie stawaj na tą nogę, dziecko. Wiem. Do widzenia. Otworzę ci drzwi. Może jednak ci pomogę? Nie, nie, proszę, tylko nie to. Co to ma być? Nie, ja do tej higienistki nie idę. Ja już idę. Przepraszam. Zagoi się. Pa. Roztargniona. Pani higienistka powiedziała, że za 3 minutki mnie wpuści, a miała już 10. Dobra, zapukam jeszcze raz.
iść po dziecko. Tak, proszę, wejdź. O, super. Co ci się stało, dziecko? Strasznie mi boli głowa. Ładnie wyglądasz, dziecko. Siądź. Dziękuję. Siądź. A jesteś uczulona na jakieś może leki? Tak, jestem uczulona na paracetamol. Dobrze, dziecko, proszę, napij się. To jest najlepszy lek na żołądek. What? Na żołądek? Przecież mnie boli głowa. Oh, man! Zapomniałam. Okej. Dobrze, dziecko, proszę, połknij tą tabletkę. Zaraz przestanie boleć. Paracetamol jest najlepszym lekiem przeciwbólowym. Paracetamol? Przecież ja mówiłam pani, że jestem na niego uczulona! Ojej, zapomniałam! To teraz trzeba zadzwonić po lekarza. Ale zapomniałam, jaki jest numer do lekarza. I co teraz? Podejrzliwa! Proszę wejść! Dzień dobry. Jest mi strasznie niedobrze. Czyżby? Nie symulujesz przypadkiem? Nie. Przysięgam, naprawdę mi jest niedobrze. No to zacznijmy. Po co pani ta lampa? To ja tutaj zadaję pytania, dziecko. Gdzie cię boli ten brzuch? U góry czy na dole? Tutaj u góry, jest mi niedobrze. A nie masz ty przypadkiem jakiegoś sprawdzianu dzisiaj? Nie, dzisiaj nic nie ma, naprawdę. A ile jeszcze masz dzisiaj lekcji? Jeszcze 4. To jakie te lekcje masz dzisiaj? Matematyka. Polski, biologia i plastyka. To gdzie cię boli? Ale czemu pani pyta? Przecież już mówiłam. Pytam, bo prowadzę dochodzenie. Symulanci często się mylą i źle wskazują za drugim razem, jak pytam. No to gdzie cię boli? Tu, u góry. To czy ja mam zadzwonić do tych nauczycieli i zapytać, czy na pewno nie masz sprawdzianu? Nie wytrzymam. A wiesz co? No mogłaś powiedzieć, że ci jest niedobrze! No przecież mówiłam, ale teraz już mi jest lepiej. Do widzenia! Do widzenia! Szamanka! Słyszę pukanie. Ktoś potrzebuje pomocy. Zapraszam! Dzień dobry. Moja... Dziecko, nic nie mów. Wyczuwam złą energię. Musimy ją oczyścić. Musisz mieć czystą energię. Co tu się dzieje? Ja ci, dziecko, pomogę. Musisz myśleć pozytywnie. Odrzucić wszelkie złe myśli. Oczyszczę cię też ze złej energii od innych. Tak, sorry. Już czuję wszystkie złe emocje, wszelkie złe energie uciekają. Neutralizują się. Wspaniale. Co to było? Dziwne. Prawda, że czujesz się lepiej? Jeszcze zrobię ci napar. Tak, ja wiem, co ci muszę podać. Siadaj. Okej. Ale nawet nie mówiłam, co mi dolega. Dziecko, nie musisz, ja wiem. Dobrze, co to robi? To jest wspaniała mikstura, na pewno ci pomoże. Jest tutaj imbir, czosnek, natka pietruszki. Do tego jeszcze śluz ślimaka, suszony skrzek żabi. Co najważniejsze i najistotniejsze w tej miksturze, ślina lany. Ślina lany? Tak. Już jest lepiej. Dziękuję bardzo, do widzenia. No ja mówiłam, że ci, dziecko, pomogę, ale napij się jeszcze tej mikstury. Nie, dziękuję, jest już super. Ach, i kolejny pacjent uleczony, a nawet nie musiał skosztować mikstury. Moja aura i kadzidła wyleczyły. Okej, to już koniec tego filmiku. Pamiętajcie, że to była taka parodia i pamiętajcie też o promocji na Lamorożce. Drugi za pół ceny
Mokro ci mi spadł? Za wyjątkiem Jarisy. A dlaczego lancyskolczyk spadł? Bo ja szybko zakładałam już nawet... No, bez tego czegoś, bez zatyczek. Okej, jeśli wam się podoba, dajcie super łapki w górę i subskrybujcie. Pa! Okej, wydaje mi się, że ruszaj tak super. No. To już jest... Dobrze.